Klub Przedsiębiorczości zaprasza wyłącznie praktyków biznesu, którzy dzieląc się swoją historią, inspirują i edukują innych. Od moich gości chcę dowiedzieć się, jakie działania, a także jaki sposób myślenia powoduje, że dotarli na sam szczyt w swojej dziedzinie. Nazywam się Olga Palka i zabieram Cię razem ze mną w świat biznesu, gdzie docieram do źródła ludzkiego sukcesu. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie na kanale Klubu Przedsiębiorczości, gdzie zapraszam naszych prelegentów, osoby, które z nami ściśle współpracują po to, abyś Ty mógł się rozwijać na Twojej ścieżce do sukcesu. Ze mną dzisiaj Witold Cassetti. Cześć Vito. Buongiorno. 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 Witam. Dziękujemy za gościnę. Vito, myślę, że Ciebie nie trzeba przedstawiać, bo jesteś osobą znaną z telewizji, głównie jako dziennikarz, jako osoba chociażby z takiego programu Europa da się lubić. Tak. Jesteś właśnie, tam Cię poznaliśmy właściwie, a no z pochodzenia Włoch, tego też chyba tak. Nie muszę dodawać, który podkreśla, że w jego żyłach płynie mieszanka wódki i wina Chianti. Dokładnie. No wiecie, badanie trzeba robić i okazuje się, że właśnie 50% wino Chianti, 50% wódeczki. No i właśnie jesteś było tutaj dzisiaj podwójne z nami. Obywatelstwo. Dokładnie tak. Także tak. Jesteś dzisiaj z nami, bardzo się cieszę. Vito, tak zacznę od razu od tego, z czym Ciebie w ogóle kojarzymy. No to jak myślę o Tobie, to myślę o komunikacji od razu, ponieważ wiele lat jesteś związany ze sprzedażą, z kontaktem między ludźmi, z tym, aby edukować ich, aby właśnie uświadamiać w wielu kwestiach. Jesteś licencjonowanym trenerem metody szwajcarskiej, metody struktogram, która na bazie analizy takiej biostrukturalnej determinuje, jakie mamy uwarunkowania naturalne, do czego jesteśmy gdzieś tam predestynowani, czyli jednym słowem, od czego zależy też nasz potencjał. No i właśnie to moje pierwsze pytanie, jak Twoim zdaniem, jak to wygląda, od czego zależy ten nasz potencjał? Od genetyki. To znaczy, wszystko się zaczęło od badania mózgu przez doktora, profesora Paul MacLean w latach 70., neurolog, który tylko chciał udowodnić światu naukowemu najpierw i potem na całym świecie, że nasz mózg jest jeden, ale jednak ma trzy części. To chodzi o ewolucję, prawda, ludzkości i całej natury, bo też zwierzęta mają trzy części mózgu, tylko że różnica, właśnie od razu powiem, między zwierzętami a ludzi, a człowiek, to że my, ludzi, mamy najbardziej rozwinięte tą najnowszą część, 300 milionów lat temu się rozwijało, więc i tak mówimy o bardzo długi czas, bo najstarsza część, pień mózgu, to 600 milionów lat temu, gadzi mózg, taka część, która natura nam dała, wyposażyła, żeby wytrwać, bo tam są wszystkie instynkty samozachowawcze. Później, jakieś 150, 200 milionów lat później, rozwijał się międzymózgowie. Bardzo ważne, żeby wiedzieć, coś jest jakby pozytywne dla nas lub nie, to chodzi o samopotwierdzenie. I tutaj, w te dwa części, jesteśmy tacy sami ludzie i zwierzęta. Otóż 300 milionów lat temu rozwijała się w człowieku, ta trzecia część, najnowocześniejsza, kora mózgowa. Tam jest logiczne myślenie, tam jest racjonalność, i zresztą właśnie to nam różni, prawda, że jesteśmy świadomi, samoświadomi, że istniemy, planujemy, umiemy czytać, umiemy liczyć. Nigdy, myślę, że nie spotkałeś dwie krowy, które rozmawiają na temat, gdzie pójdą na wakacje w następnym roku. Tylko w bajkach. Wiesz, mam wiele dzieci, więc w bajkach tam, tak. Pies mówi, kot mówi, wszyscy mówią, ale w rzeczywistości wiemy, że to jest właśnie ta ogromna różnica. I teraz, nasza osobowość bierze się co najmniej 50% naszej osobowości przez uwarunkowanie genetyczne, to znaczy, że
Te trzy części nie są takie same w każdego z nas. Różnią się. Tak jak na przykład nasze linie papilarne są różne, wzrost jest inny, kolor oczu jest inny, grubość kości na przykład jest inny, no to też organ, mózg, różni się. Różni się w tych trzech części. Więc niektórzy mają bardziej, większą część, ten pień mózgu, ten gadzi mózg. Niektórzy mają saki mózg, ten drugi, to znaczy międzymózgowie. Niektórzy mają większy, jeśli chodzi o proporcje i wpływ, który mają na jeden na drugiego. A tu wynika właśnie potem, jaki charakter mamy. Jakie cechy mamy, co my bardziej lubimy, co my nie lubimy. Dużo jest już więc charakter w genetyce. A ponieważ najważniejszy organ w komunikacji jest mózg, bo dopóki masz uszkodzone, nie wiem, jedna ręka czy dwa... O, zawsze daję taki przykład. Nik Wójcić, może znasz. Tak. Nie ma kończyn. I biedny ktoś mówi, nie, jaki nieszczęśliwy człowiek. Jeśli go znaczy, jest bardzo szczęśliwy. Mówca motywacyjny. Mówca motywacyjny. Tysięcy, dziesiątki tysięcy ludzi czytają książki, idą na jego... Bo nie ma akurat, przepraszam, że tak mówię, nie ma uszkodzony najważniejszy organ w komunikacji. Nasz mózg, nasza centrala, z tego wszystko, prawda, świadomie i nieświadomie się zaczyna. Więc, kiedy my się nie kontrolujemy, a przeważnie nie kontrolujemy się, no, jeśli mamy więcej jakby, i tutaj pojawiają się kolory, muszę wyjaśnić, tak bardzo, bardzo krótko, że pień mózgu to ma zielony kolor. Międzymózgowie czerwony, a ta najnowsza część, kora mózgowa, niebieski. Więc od teraz będziemy mówili zielono, czerwono, niebieski. Okay? I teraz, w wielkim skrócie, w zielony są te wszystkie instynkty samozachowawcze i uczucia. Potem wytłumaczę dlaczego, ale tak w wielkim skrócie. W czerwonym są emocje. Bardzo, bardzo część, która odpowiada na tu i teraz i na emocje, a niebieska część, ta trzecia, to racjonalność, logiczne myślenie. Analityczność. Analityczność, dokładnie. W związku z tym, jeśli ty masz więcej jeden z tych trzech części, która dominuje, to twój charakter i twoja komunikacja jest ewidentna, jest, nie da się ukrywać. Również dlatego, że w komunikacji nie istnieje nie komunikować. Wyobraź sobie, nie ma odwrotność, okej, komunikuje, nie komunikuje. Słuchajcie, nie istnieje nie komunikować. Zresztą wchodziliśmy do domu jako dzieci, a nasze rodzice już wiedzieli, jak poszło w szkole. Mieliśmy, przecież nic nie mówiłem, mamo, a ona już wiedziała wszystko, prawda? Zresztą wiecie, że komunikacja, mowa ciała i mimika twarzy, to jest ważniejsze niż tekst. Ile razy można mówić do kogoś, kocham cię, ale po drugiej stronie osoba czuje, że to nie są prawdziwe słowa, sztuczne, nie? Albo w komunikacji mówimy, że sama komunikacja to zbiór wszystkich naszych zachowań. To znaczy, że jeżeli ja cię zdradzam od kilku miesięcy, to potem moje słowa kocham cię są nic nie warte, bo zachowanie jest inne. Więc, reasumując, ponieważ nie istnieje nie komunikować, no to wyobraź sobie, że te kolory widać z daleka. Jak się ubierasz, jak się uczeszesz, no ja niestety nie mogę się uczesać. Na przykład ty pamiętasz, kiedy mówiłem o Tomku, który też prowadzi, jest prowadzący w Klub Przedsiębiorczości. Tomek Bielusiak, Bielusiak, tak. Tak. On ma inny kształt okularów. Tak. Nazywa się, jak się nazywa? Oprawa, tak? Oprawa. Tak, oprawki. Oprawki. Ja od oprawki Tomka już wiem, że on dominuje czerwony. Tak, bo ja na przykład mam inne oprawki od niego. I oczywiście mówimy o ludzi, którzy muszą nosić okulary od wielu, wielu lat. Więc już same oprawki mówią dużo. Wyobraź sobie, zegarek jak nosisz albo nie nosisz. Kolor paznokci. Tak, buty. Kobiety lubi się malowanie, więc malowanie bardziej jakby... Czerwona szminka. Rozumiesz, tak. Rozumiesz o co chodzi. Bo właśnie nie istnieje nie komunikować. Wszystko jest... nie da się...
ukrywać. Nie da się ukrywać. Zwłaszcza jeśli jesteś po kursie na przykład struktogram 2, oto znaczy, kiedy dostajesz klucz do poznania drugiej osoby. Bo najpiękniejszy w moim zdaniem jest jedynka, od którego wszystko się zaczyna. Dlatego, że my tak naprawdę ze sobą, Olga, nosimy zawsze siebie. Idziemy do Włoch, nosimy siebie. Jedziemy do Rosji, wszędzie, w tej pracy, w tamtej pracy, w tym środowisku. Więc tak naprawdę najważniejsze jest klucz do poznania samego siebie. Pierwszy kurs. Żeby na przykład wiedzieć, jakie są te kierunki, gdzie ja mam duży potencjał. Żeby się nie kopać z koniem, żeby nie walczyć z wiatrakami, tylko dlatego, że na przykład moje rodzice albo moje środowisko chce ode mnie, wymaga ode mnie tego. Jeśli ja się nie nadaję do materii, do przedmiotów analitycznych na przykład, gdzie trzeba dużo matematyki, statystyki, informatyki, nie nadaję się, no to tam ja czuję się źle, albo vice versa, jeśli jestem bardziej racjonalny, analityczny, nie potrzebuję tyle kontaktu do ludzi, a teraz na przykład firma wymaga, że ja jestem customer service, kontakt ludzi. Ja tam umieram. Wiecie, i więc najpierw trzeba poznać samego siebie, żeby żyć zgodnie z naturą. Zresztą jest udowodnione, że jeśli przez wiele, wiele lat, niech będzie 5, 7, 10, żyjemy niezgodnie z własną naturą, musimy nosić jakąś maskę, bo środowisko tak wymaga od nas, no to może nawet zaczynać się jakaś choroba psychosomatyczna. Nie? Wiele, wiele chorób są najpierw w naszej psychice, mózg, prawda, jest niezadowolony i potem wychodzi jakaś choroba gdzieś w naszym ciele. Więc ja ten kurs, dzięki Bogu, dziękuję bardzo Bogu, jestem wierzący, więc mówię też dzięki Bogu, tak, dlatego że wierzę. Robiłem to 23 lata temu. A, jest już 2021, więc muszę powiedzieć 24 lata temu. Tak. Miałem dopiero 27 lat i zmieniło moje życie, bo wiesz, mogłoby się wydarzyć, że ja to robię, kiedy mam 47. Dla mnie, Olga, najlepiej by było, że jedynka i dwójka, bo te kursy są cztery, a te ostatnie trzy to bardziej biznesowe, bardziej dla ambitnych, bardziej prestiżowe, bardziej biznesowe, ale pierwsze dwa, poznaj samego siebie i poznaj drugiego człowieka, według mnie to przed maturą. Bo okazuje się, że mózg już kiedy masz 18 lat, to już się nie zmienia za dużo. Tą analizę biostrukturalną u dzieci nie robimy, dlatego że jeszcze się zmienia kształt nawet mózgu, kształt całego ciała, prawda? Więc pomimo, że ja widzę już z moją żoną, widzimy już w dzieci pewne cechy, bo nie da się nie rozpoznać kolory, bo nie istnieje, nie komunikować. Niemniej, powiedzmy, że jedynka i dwójka, struktogram jeden, klucz do poznania samego siebie, i dwójka, klucz do poznania drugiego człowieka, są tak ważne, że według mnie byłoby obowiązkowo przed maturą, bo wtedy by dało na pewno duże wsparcie do końca życia i prywatnego, i zawodowego. Bo niektórzy mówią, między trenerami rozmawiamy często i włoskimi trenerami, i polskimi trenerami, że to idealny kurs przedmałżeński. Bo często jest prawda, że na początek jest pasja, są emocje, nie? Zakochanie. Ale już widzisz, zakochanie to już czerwony fenomen, bardzo emocjonalny. A wiemy, i to nie jest negatywne, ani pozytywne, że emocje nie trwają długo, prawda? Więc dlaczego kurs przedmałżeński? Bo kiedy opadają emocje, to trzeba by było wiedzieć, z kim chce być całe życie. Czy on jest bardziej racjonalny? Bo chodzi o to, że jeżeli jesteśmy bardzo różni, nasz mózg bardzo się różni, na przykład jeden jest bardzo niebieski, a drugi jest bardzo zielony, a zielony lubi kontakt z ludźmi, dlatego że instynkt samozachowawczy pokazuje, że my czujemy się bezpiecznie, kiedy jesteśmy w stadzie. Więc im więcej zielonego, im więcej szukasz inni, żeby się czuć bezpieczny. Instynkt samozachowawczy, więc to jest silniejsze od siebie. Ja na przykład mogę robić tyle kursów behawioralnych, jak się zachowywać w tej sytuacji, jak się zachowywać w tej tamtej sytuacji, kursy sprzedaży, kursy, ale i tak wychodzi, że jestem przede wszystkim zielony, na przykład ja, nie? Więc ja szukam ludzi, lubię ludzi, ludzie sympatyczni, ja na przykład byłem
przewodniczący, wyobraź sobie Olga, przewodniczący w szkole liceum, gdzie było 700 studentów, tak? Prawie 200 osób głosowało na mnie, więc już byłem popularny bez telewizji. Ty byłeś zawsze popularny. Bo chodzi o to, że no, wiesz o co chodzi. Byłem tak. DJ-em, grałem, tańczyły dzięki mojej muzyce i 5000 osób, bo tak organizowaliśmy studenckie imprezy. Ja zawsze lubię ludzi, właśnie network i to było już kiedy miałem 19-20 lat. Więc możesz robić wszystkie szkolenie, które chcesz, ale i tak twoja natura na końcu wychodzi. I teraz, jeśli ja jestem bardzo do ludzi, a moja żona jest bardzo niebieska na przykład, bardzo racjonalna, lubi analizować, może kończyła ekonomię, w sensie, że bardziej w kierunku cyferki, księgowość, prawda. Ona na przykład nie będzie chciała wychodzić każdy weekend, każdy dzień, znajomy. I ty myślisz, że coś nie tak, nie? Że może o, między nami już nie tak, bo nie chce wychodzić. Nie, to po prostu ona jest bardziej spokojniejsza. Ona tak. Lubi. Albo na przykład czerwony, dynamiczny, aktywność sportowy. Przyjdzie weekend i chce wychodzić, chce coś robić. A na przykład zielony, troszkę jakby z tych kolorów najbardziej leniwy, chce troszkę jakby grać w planszówkę, nie tam, nie wiem, biegać, chodzić, czy rower. A ten czerwony i mówi, kurczę, on mnie nie lubi, albo ona mnie nie lubi. Nie, po prostu poprzez struktogram zaczynasz rozumieć lepiej inni. Dlatego ja mówię, że to się przyda też nie tylko w biznesie, ale też w życiu prywatnym. Bo poznajesz siebie lepiej, akceptujesz, jesteś bardziej tolerancyjny do innych ludzi i nie to, że ktoś ci robi na złość, że tak się zachowuje i ty się denerwuje, bo jesteś inny, ale po prostu trzeba zrozumieć, że on jest taki, więc jest lepsze porozumienie. Ja pamiętam, wiecie, Włosi mają taką średnią w Europie co najmniej, że najpóźniej wychodzą z domu. Średnia 33 lata. Więc są niektórzy, którzy wychodzą... W Polsce też już to pomału jest. To powoli, tak, tak. Ostatnio był taki wywiad w telewizji, chyba TVN. Mówi, wiesz, Witold, że również w Polsce zaczyna się tak dziać. Ale do czego zmierzam? Kiedy miałem 27 lat, jak typowy Włoch, jeszcze żyłem z rodzicami. To nie, tu. Więc to byłem w normie. Wracałem po kursie i przeprosiłem moją mamę. Bo ona bardzo niebieska, bardzo racjonalna, wymagała ode mnie rzeczy, które ja nienawidzę i ja ją złościłem i dopiero po kursie zrozumiałem, dlaczego ona takie rzeczy wymaga, więc przeprosiłem, szybciutko chciałem, żeby ona też poszła na kurs i ona mnie też dziękowała, bo wtedy zrozumiała. Zrobiła, tak? Tak, lepiej swojego męża, mojego taty. I zrozumiałem, że ona nie kocha bardziej mojego brata starszego, Enzo, ale tylko się porozumieją lepiej, mają więcej niebieskiego i nadają na te same fale. Więc nasza osobowość to nie tylko genetyka. Nasza osobowość to też środowisko, gdzie się rozwijamy. Więc dom, szkoła, osiedle nawet, w sensie, bo zależy, nie? Są ja i ty, gdybyśmy się urodzili prawdopodobnie w Indii, byśmy nie byli chrześcijanami. Mhm. Prawda? Na przykład, gdzie religia jest bardzo ważna dla każdego. Nasza osobowość wynika też ze środowiska, więc trzeba uważać, bo są osoby, które mają taką samą biostrukturę, mimo wszystko bardzo się różnią. I ktoś mówi, o zobacz, mimo że mają te same kolory, nie wiem, tak samo niebieskiego, tak samo czerwonego i mało zielonego, tak mało zielonego na przykład, są identyczni, ale i tak się różnią, bo druga połowa naszej osobowości wynika z programowania. Bo my, kiedy się urodzimy jako dzieci, jesteśmy biały zeszyt, gdzie programatorzy zaczynają pisać. Czyli nasi rodzice, nasi rodzice. Opiekunowie. A tak ostatnio słyszałem od psychologów, bo psychologiem nie jestem, ale są ludzie, właśnie, które dedykują całe życie, inwestują całe życie na te tematy właśnie psychologiczne, że najważniejsze w programowaniu człowieka to są pierwsze 5-6 lat. Wyobraź sobie. I prenatalne w brzuszku i potem, że praktycznie odcinamy kupony negatywne lub pozytywne do końca życia
zależy od pierwszych 5-6 lat. I tam ja nie mogę pomóc. Mogę tylko powiedzieć, tak jak na przykład, kiedy spotykałem bardzo znany psycholog finansowy, psychologia finansowa pieniężna, T. Harv Eker. T. Harv Eker uświadomił nas na ten kurs, jeśli chodzi o pieniądze, że nasz sposób patrzenia na pieniędzy, twój czy mój, zależy od jeden z dwóch rodziców. Więc my, jeśli nasze rodzice myśleli na przykład, że pieniądze jest bardzo ciężko zarobić, a my jesteśmy podobni do tego rodzica, to dla nas też będzie bardzo ciężko zarabiać, bo przekonania, nie? Albo na przykład, jeśli jeden rodzic mówi, pieniądze to brudna sprawa, pieniądze szczęście nie dają, w ogóle psują ludzi. Tak. To ty na przykład świadomie tak nie myślisz. Jesteś na jakiś kurs, gdzie mówią, że fajnie zarabiać, niezależność finansowa, dochód pasywny i tak dalej, ale nie dasz rady. Dlaczego? Bo tak głęboko zakorzenione jest twoja podświadomość, która mówi, nie, pieniądze to nie dobra sprawa. Nie, nie, zobacz, wojny na świecie są powodem, wiesz, wszystkiego zła, pieniądze. A to jest właśnie to oprogramowanie, nie? Nasza osobowość, weźmy się z dwóch części. Programowanie, i tu każdy ma inne, zależy gdzie się urodził, ale druga to genetyka. Druga to właśnie Paul MacLean nam pomaga, instruktogram, bo naprawdę można przewidzieć zachowanie naszych partnerów, naszych wspólników w biznesie, naszych pracowników. Zobacz, lider jest liderem, dlatego że ludzie ufają mu, prawda? Załoga, 10-osobowa czy 100-osobowa, nie ma znaczenia. Jest jakiś człowiek czy dwa osoby na czele, zarząd. I teraz, mogą ufać tym ludziom lub mogą nie ufać. I teraz, jeśli on czy oni nadają tylko na jeden kolor, ich kolor, myślą, że to jest jedyny i prawdziwy i słuszny, bo przecież ja jestem szefem, to niestety nie będzie miał zaufania u wszystkich. Więc szefowie, szefostwo, zarządy muszą być po struktogramie 1, 2, 3 i 4, bo wtedy wiedzą, jak wzbudzać zaufanie w całej załogi. Nie tylko tych, którzy są podobni do nich. Bo również firmy mają kolory. Zależy od szefostwa. Im mniejsza jest struktura, im łatwiej rozpoznać, jakie szefowie mają kolor. Najczęściej czerwony jest to kolor. No, właśnie tu mówię, że szefostwo też lubi być niebieskie. Nie, nie, nie. Albo zielone, bo rodzinna... Nie. Chodzi bardziej, że widać z daleka. Ja wiem, o co ci chodzi. Chodzi o to, że przywództwo to jest czerwone. Tak, to jest naturalne leadership. Naturalna leadership. Nie trzeba dużo, żeby być charyzmatyczny, żeby... Bo Berlusconi raz... Są postacie jak Trump czy Berlusconi, które w polityce są bardzo kontrowersyjne, tak? Ale jednak biznes swój robili. Bardzo bogaci. Więc z punktu widzenia biznesowego ja też lubię słuchać od czasu Berlusconi, co mówi, czy Trump też, bo jednak dużo zrobili. Z punktu widzenia biznesowego tu nie chodzi nic o politykę, nie? Lewa, prawa, to mnie nie interesuje. Mówię tylko o... I teraz Berlusconi mówił tak. Lider to osoba, która co najmniej musi dać wrażenie, że wie, czego chce. To nie mówi o tym, że ma rację. To nie mówi, że na pewno wie, co chce, ale wrażenie, że wie, czego chce, musi dać. Czerwony. I tak. Czerwony daje zawsze wrażenie, że wie, czego chce. Nawet jeśli nie wie i nawet i potem będzie błąd, bo okazuje się kilka miesięcy później, że to był błąd, ale wszyscy za nim, bo dał wrażenie, wiesz, o co chodzi. I w tym sensie rozumiem, o co chodzi, że przywódcą. Ale są firmy bardzo poukładane, bardzo wyglądają zimne, z dystansem, bardzo niebieskie, bo szefostwo niebieskie. Firmy muszą mieć wszystkie trzy kolory, bo musisz dotrzeć do wszystkich. Nie możesz mieć tylko jedna część, bo powiedzmy, że na świecie jest 33% dominantą taką i tak dalej. Trzeba docierać do wszystkich.
I wracam do punktu, który zacząłem. Jestem szczęśliwy, że oprócz to, że jestem trenerem od 9 lat tego kursu, ale że to zrobiłem 24 lata temu. Bo zmieniło moje życie radykalnie i powiedziałem sobie, a po pierwsze, w przyszłości będę trenerem, bo bardzo mi się podoba, pomaga ludzi żyć lepiej, godnie z własną naturą, komunikujesz lepiej w rodzinie, bo oczywiście moja żona jest po struktogramie, dzieci, które te starsze, które mają 21, 20 i 20 teraz, to też są po struktogramie, bo już ponad 18 lat, więc można i warto, bo się rozumiemy lepiej i nie będziemy wymagali nie wiadomo co od osoby, której tak według swojej natury nie lubi pewne rzeczy robić, nie chce takich rzeczy robić. Mógłbym, słuchaj, godzinami, bo to jest temat pasja mojego życia. Zresztą komunikacja to jest taki temat rzeka. Bardzo szeroki temat, tak. Ale w tym struktogram bardzo pomaga lepiej komunikować, skuteczniej komunikować. I w życiu prywatnym, powtarzam, i w życiu zawodowym, w biznesie. W biznesie, tak. Czyli ten potencjał, przede wszystkim genetyka, ale również to, co podkreśliłeś, to otoczenie, to środowisko. Tak. Czyli można powiedzieć, że im wcześniej się zdecydujemy na taki struktogram, no bo wiadomo, że wiele lat temu, teraz już jesteśmy starsi, nie mieliśmy o tym wiedzy, że jest takie to narzędzie, im wcześniej zabierzemy się ten struktogram, to będziemy na przykład mogli nagle zmienić swoje życie. Tak. Bo sobie raz, że uświadomimy pewne rzeczy, a drugi raz, teraz jest też taka idealna sytuacja, popatrz, jest pandemia, ludzie musieli zamknąć biznesy i nagle muszą przejść do czegoś nowego. I tak się, wiesz, siedzą, główkują, dobra, co bym mógł robić? A jakby zrobił sobie struktogram i by nagle wyszło, że on jest na przykład mocno zielony, no to się nagle okazuje, że otwierają się drzwi do sprzedaży. Tak, prawda? Do kontaktu z ludźmi. Do kontaktu z ludźmi, do jakiejś obsługi klienta, tak. Do czegokolwiek. Tak. Ja na przykład w 2020 roku miałem niesamowity wzrost treningów struktogram, a ponieważ można online, bo struktogram nigdy nie był online do 2020. No tak. Wyobraźcie sobie, Szwajcarzy, bo tak jest trening, nie chcieli, że trener nie jest razem z uczestnikami na sali, książki razem, żeby naprawdę dokładnie. Przyszła pandemia, przyszły lockdown. Nagle się da. I również musieli dostosować. Więc skoro już można, no to wyobraźcie sobie, że robiłem też kilka kursów z Warszawy do Włoch, firmy włoskie, bo jednak zmieniło się i z domu pracownicy mieli struktogram, jeden, dwa, teraz będzie potem trzeci, czwarty, bo warto, po pierwsze warto inwestować w siebie, bo niestety przyjdzie trzęsienie ziemi, we Włoszech często niestety było, przyjdzie coś tam, cokolwiek, mogą nas kraść, różne rzeczy mogą, ale to, co inwestowałeś w siebie, Olga, wiesz, nikt ci nie zabierze do końca życia. Więc ja wierzę w rozwoju osobistym. Wierzę bardzo, tak jak mówi Anthony Robbins, że każdy z nas ma olbrzym w środku, tylko on musi wychodzić. Trzeba obudzić. Obudzić. Tak jest, tak jak jego bestseller, książka Obudź siebie olbrzyma, Anthony Robbins. Więc ten struktogram jest narzędzie, które pozwala ci się czuć bezpieczniej, pewniej siebie, bo wiesz dokładnie, definitywnie, nie tylko z twojej intuicji, prawda, jakie kierunki warto dla ciebie wybrać, prawda, daje pewności z ciebie. Jeśli masz dużo czerwonego, to śmiało możesz wśród ludzi być liderem i mieć większą ambicję, bo ten kolor, ta twoja genetyka zawsze będzie cię wspierała. Zawsze będzie cię wspierała. Mam dużo przykładów, na przykład bardzo ważne też jest jedna rzecz, że struktogram to nie wartości. Okay? Bo mogą być bardzo dobry ludzie, którzy mają taki sam, identyczny struktogram, taka sama biostruktura niż osoby bardzo złe. Więc tak samo struktogram nie mówi, czy jesteś osoba sukcesu, czy osoba, która nie osiąga sukces. Ale jedno jest pewne, że kiedy się poznajesz, to masz niesamowity przewagę nad konkurencją, który błąka, bo i wewnątrz komunika, bo mówimy o komunikacji. Wiesz, jest komunikacja wewnętrzna,
musi być harmonia, musi być, że się znamy, lubimy, zaufamy sobie, między sobą, prawda? A kiedy osoby się znają, to zaufają lepiej. I też komunikacja na zewnątrz, żeby zdobyć rynek i żeby trzymać klienci, których już mamy. I teraz, pierwszy raz może być tak, że klient przyjdzie do ciebie, bo potrzebuje ten produkt. Ale później, żeby go utrzymać, relacje. Tak? I to długofalowe. Ej, to długofalowe. Więc znowu biostruktura, bardzo ważne, bardzo ważne. W związku z tym polecam, gdyby było nadal, że są restrykcje, obostrzenia, żeby inwestować w siebie, w firmie, bo potem, kiedy wraca norma, bo wraca norma, wszyscy wiemy, że prędzej ci później wraca, jak było, prawda, przedtem, powiedzmy 2019-2018, no to wtedy jestem bardziej przygotowany, żeby być skuteczny, żeby być bliżej do swoich ludzi, do swoich klientów, do rynku i do siebie. Też warto podkreślić to, że, bo wymieniliśmy trzy kolory, prawda? Czerwony, tak. Niebieski i zielony, że nikt z nas nie jest w 100% czerwony, w 100% zielony i niebieski. Czasami te stosunki, bo tam są te procentowe, prawda? Mamy, jakby można powiedzieć, że stosunki są bardzo różne i czasami może być tak, że mamy dwa kolory, które są dominujące. Dokładnie. I teraz przerywam, bo chciałbym właśnie, tak. Może jest już odpowiedź na to pytanie, które chciałeś zadać. Przepraszam, że przerywałem. Jest bardzo dobrze. Bo potem zapomnę, co chcę powiedzieć. Po analizie biostrukturalnej wychodzi, że jest 412 typów. 412 różne kombinacje możliwe. I osoba mówi, kurczę, oni dadzą mi klucz do poznania drugiej osoby, ale jest 412 różnic. Jak to można, jak to możliwe? Więc tak, nie trzeba się bać, bo prawda jest, że nie ma tylko trzech typów, tylko czerwone, nie ma, nie istnieje. My mamy, każdy z nas ma wszystkie trzy kolory. Ale też prawda, że nie trzeba znać wszystkie 412 różnic. Okazuje się, że wystarczy opanować 13, a tak na upartego 10 szuflad, tak? Bo 10 są te typologie, które wychodzą, bo słusznie mówiłaś, Olga, jeśli ktoś ma na przykład podwójna dominanta, ma czerwono i zielony, a deficyt niebieski, ale jest zupełnie inaczej, kiedy na przykład też jest deficyt niebieski, ale masz troszkę więcej zielonego niż czerwone. Więc trzeba zwracać uwagę i da się zobaczyć. Wiesz, na przykład z tych trzech części, trzech kolorów, jedna na przykład może być bardzo deficytowa, bardzo mała. Otóż w komunikacji widać też to, że ktoś nie tylko ma coś, co bardzo dominuje, ale też coś, co bardzo brakuje. Więc kiedy widzisz coś, co bardzo brakuje, mówisz, ta osoba ma mało czerwonego. Widać, że, bo wyobraź sobie w Volkswagen i w Porsche, bo zaczynali stosować w latach 90. w salonach sprzedażowych, mieli minutę, żeby rozpoznać, prawda, plus minus, jaka jest ta osoba. Więc nieraz mamy mało czasu, żeby rozpoznać. Więc samo to, że ktoś ma bardzo mało jakiegoś koloru z tych trzech, to już jest bardzo ważne, bo wiesz potem, co dominuje. Też nie ma co się usprawiedliwiać i powiedzieć, dobra, to teraz ja poznałem swoje kolory, wiem, jakim jestem właśnie tym kolorem i dziękuję. Warto podkreślić, że nad pewnymi kolorami można pracować. Czyli to nie jest tak, że zupełnie nas to zwalnia z jakiegokolwiek obowiązku pracy nad sobą, ale jeżeli mamy przewagę jakiegoś koloru, to okej, bo ona i tak będzie. Niemniej jednak czasami w pracy jest od nas wymagane, zwłaszcza jak jesteśmy przedsiębiorcami, żeby jednak siąść przed tym Excelem, popatrzeć w te tabelki. Tak. A jak ktoś jest na przykład tak jak ja, bardzo mocno zielony i trochę tam więcej czerwonego ma, ale najmniej ma niebieskiego, no to się pojawia ten stres. Natomiast już pomału to, że ja wiem, że tak u mnie jest, tak, to powoduje, że chcę nad sobą pracować. Jesteś świadoma. Jestem świadoma. Rozumiesz? Osoba nieświadoma jest w mgle. I nie ma światła, jest ciemno. I ty nie wiesz dlaczego. I możesz nawet przez 2-3 lata
nie dochodzić do wniosku, że jedna ja się nie nadaję, ale minęło 3 lata. Kiedy już jesteś po struktogramie, nie musisz doświadczyć twoje porażki, żeby zrozumieć. Więc ty już wiesz, że a jako zawodowiec, jako menadżer, jako top menadżer musisz umieć wszystko. Więc ta nie ma zmiłuj się, nie to, że ponieważ mam mało tego, to tego nie będę robił. Nie ma coś takiego. Ale jesteś świadomy i na przykład stosujesz następną technikę z innego kursu, że ta rzecz nieprzyjemna, kojarzysz coś przyjemnego. Mhm. Na przykład lubisz czekoladę? O, przy Excelu dużo czekolady. I wtedy już będziesz chciała chętniej, rozumiesz. Albo skoro zieloni lubią ludzi, to pewne rzeczy razem z kimś. Razem z kimś. Bo ja na przykład, kiedy przygotowałem się do różnych egzaminów, kiedy byłem sam, to strasznie było, bo się rozpraszałem niesamowicie i nie lubiłem. Teraz wiem dlaczego. Bo lubię. A kiedy byłem, wystarczyła jedna osoba, dwie osoby, które uczymy się tego samego, to a super, byłem chętniejszy. Rozumiesz, ta sama przedmiot, ten sam egzamin, mimo wszystko to zrozumiałem, więc ja mówię, że my sami znajdziemy rozwiązanie, ale najpierw trzeba być świadomy. To jest jakby powiedzieć, że ja idę do sklepu po odzież i nie znam swoją talię i za każdym razem, nie wiem, muszę godzinę, półtorej, zanim zrozumiem, że jednak mam 52. Rozumiesz, o co chodzi? Kiedy już wiesz, że jesteś 52, jako garnitur, na przykład, ja akurat, no to już nie będę, nie wiadomo, za każdym razem męczę się, wychodzę, spodnie. To jest taki struktogram, kiedy nie znasz siebie i za każdym razem musisz od początku. Więc po struktogramie to mówię, o, ja to wiedziałem, a tak prosto. Tak prosto, przed struktogramem nie byłeś świadomy, dlaczego. Nie? Oczywiście, rozwój osobisty to temat rzeka. Ja na przykład lubię mówić, że wiem, że nic nie wiem. Spotkamy się za 20 lat i dalej będę się szkolił. Jeden z powodów, dla którego zawsze mówię otwarcie, że lubię KP, bo jest wiele tematów, które ja nie znam i które KP mnie uczy. Naprawdę. I daję zawsze taki przykład, że dla mnie przed spotkaniem się z Krzysztofem Koziołem, dla mnie flipowanie to był flipper. Flipery, flipowanie. O co chodzi z tym flipowaniem, nie? A to chodziło właśnie o nieruchomości, prawda, o remonty i potem sprzedaży na inną wartość. Na przykład. Więc trzeba też uczyć, kto cię programował. Też bardzo ważne. Bo powtarzam, im więcej niebieskiego, im większa zimna krew. Im bardziej tak jest dystansem, profesjonalne oko, bez emocji. Bo pamiętajmy, że czerwone to emocje. Czerwone to tu i teraz. Nie, tak, chcę, nie chcę, lubię cię, nie lubię cię, tu mam coś tam czerwone. Zielone, bardziej kompromisowe do ludzi, uczucia, bo wie, że na przykład zielone wie to w DNA. Chcesz mieć rację, czy chcesz relację? Zielone to wie, nikt mu nie nauczył, bo on wie, że jednak w stadzie jest bezpieczniej. Instynkt samozachowawczy, ten pień mózgu, wiesz? I w związku z tym zawsze będziesz chciał nie kłócić się, żeby podobać się Jackowi, Adamowi, Tomkowi. Wiesz, żeby... I zresztą zrozumiesz lepiej inny. Zielony ma super intuicję. Jeśli chodzi o pierwsze wrażenie zielonego, to jest prawie niezawodne. Nie? Prawie niezawodne. Prawda, tak. Bardzo mało nam zielonych się, dominantom zielonych, bo i tak nie jesteśmy tylko zieloni, ale dominantom zielonych się wydarzy, że jesteśmy rozczarowani przez ludzi, bo my wiemy od razu, jeśli ktoś, bo chodzi z system samozachowawczy, kiedy spotkasz osobę po raz pierwszy, ty czujesz, czy osoba chce się wykorzystywać, czy chce naprawdę współpracować, czy tylko mówi o win-win, a tak naprawdę to on tylko chce wygrać, wiesz. Niektórzy nauczyły się, że będzie to porozumienie win-win. Nie? Fajne brzmi. Osoba od niebieski, który ma dominantę, słyszałem win-win, to wszystko w porządku. A kto ma więcej zielonego, rozumie, że to jest tylko marketing. Win-win. Nie? Win-win, jak fajnie mówić, nie? Że ty wygrasz, ja wygram. A tak naprawdę
Można więcej rozumieć przed rzeczy, które nie mówisz, ale przez mowę ciała, przez mimikę. Więc uwielbiam rozwój osobisty. Chciałbym się też mieć jeszcze więcej czasu, żeby czytać, szkolić, audiobooki, ale potem jest też praktyka. Ja zawsze mówię, że w biznesie, żeby mieć sukces, mamy dwa wiosła. Jeden to jest robić, trzeba robić, prawda? Inaczej nic się nie dzieje. Ja jako przedsiębiorca zawsze pracowałem na własny rachunek, tylko rok na etacie pracowałem, bo z rodziny etatowiec, więc programowałem, miałem etatowca. Więc szukaj dobrą pracę w moim domu oznaczało stałe. U mnie było to samo, słuchaj. To nie było, że tak. Kiedy zaczynałem pracować na własne rachunek, po co ci to, jaka to praca? Dokładnie. Musiałem przekonać kilka lat moich rodziców, dopóki potem były dobre wyniki finansowe i wtedy się zrozumieli, że można być też przedsiębiorcą. Ale do czego zmierzam? Pracując na własny rachunek, wiem, że muszę liczyć na siebie. Czy ten rząd, czy tamten rząd, czy pandemia, czy nie pandemia, lockdown, nie lockdown, czy Polska, czy Włochy, na siebie. Więc trzeba robić. I to jest jedno wiosło. Ale okazuje się, może już słyszeliście kilka razy to, że jeśli wiosłujesz tylko jednym wiosłem, to stoisz w miejscu. Tak. Kurczę, kręci się, mówię, kręcisz. Przecież ja pracuję. Od świtu do nocy. Pracuję. Tak, tylko, że trzeba zaostrzyć też, jak się mówi, siekierę. No, bo idzie się do lasu, jeśli nie masz zaostrzona siekiera, to możesz godzinami i tak drzewo nie. A drugie wiosło to właśnie szkolenie o rozwoju osobistym. Szkolenie, nie tyle szkoła, które trzeba robić, bo tam są niesamowite kompetencje techniczne, kompetencje zawodowe, więc trzeba kończyć szkołę, jeden fakultet, nawet dwa, jeśli ktoś może, ale tam, uwaga, tam są tylko kompetencje zawodowe. Umiejętności twarde po prostu. Tak. Mhm. Ja mówię, drugie wiosło to nie jest tyle te kompetencje. Drugie wiosło to rozwój osobisty. To, co nie uczą w szkole, typu pewność siebie. Czy w szkole uczą pewności siebie? Nie. Czy w szkole uczą, jak być skuteczny w komunikacji, to znaczy sprzedaż, bo skuteczna komunikacja to sprzedaż. A propos, mała dygresja, ja uwielbiam sprzedawać i przestańcie, jeśli chcecie dobrą radę na początek roku, przestańcie nienawidzieć sprzedaż, bo całe życie jest sprzedażą. W domu, nie, z żoną ile razy muszę sprzedawać, prawda? Bo jeśli tylko na siłę, to nic mi się nie uda. A jeśli umiem sprzedawać, a dzieciom też. Czworo dzieci, co? Nie muszę sprzedawać z nimi tak samo. W pracy ktoś mówi, ale ja jestem na etacie, nie muszę sprzedawać. Aha, nie musisz sprzedawać. Jeśli masz jakiś pomysł, też twój projekt, musisz sprzedawać w zarządzie, czy dyrektorowi twojemu, czy w ogóle twoim kolegom. Całe życie jest sprzedaż. Całe życie. W szkole uczą? Nie uczą. To też się nazywa rozwój osobisty. To jest to drugie wiosło. I struktogram jest element tego drugiego wiosła i wtedy jedziemy do przodu. Nie jest przypadkowo na przykład też telewizja, nie? 2003 rok, Europa da się lubić, rozwój osobisty i lubić sprzedaż i komunikację i marketing pozwala ci być gotowy, kiedy nie wiesz, że przychodzi do twojego życia okazja. I tak była ta okazja w 2003 rok, casting Europa da się lubić. Ale ponieważ już od wielu, wielu lat miałem wystąpienie publiczne za sobą, bo szkoliłem 5 osób, 50, 500, 5 tysięcy, byłem DJ-em, wystąpienie publiczne, miałem dużo, nie bałem się kamery, byłem gotowy, ale ja jestem zadowolony, że od lat 90., kiedy zaczynałem pracować, prawie wiosło, ale też zaczynałem jednocześnie Anthony Robbins, T. Harv Eker, struktogram i różne szkolenia, żeby ten olbrzym, prawda, i to nie koniec, prawda, to nie koniec, bo całe życie, wiecie, żeby być alfa omega, nie wystarczy jedno życie. I nikt nie jest. W związku z tym
Nie myślę, że jakby, o, ja jestem po tym kursie. Trzeba być ambitny też z punktu widzenia rozwoju osobistego, bo droga, tak jak mówi Jim Rohn, do rozwoju osobistego jest nieskończona. Można być troszkę do przodu, prawda? Zresztą na przykład ośmiotysięcznik nie jest tylko jeden. I to, że jeden ośmiotysięcznik już, o, jest, opanowałeś, o, kochany, to jeszcze następny. Na przykład, w związku z tym ten struktogram, ta analiza biostrukturalna pomaga bardzo i dlatego z takim przekonaniem, zresztą gdybym ja to wymyślał, to mówię, bo on wymyślał, nie. Mądrzejsi ode mnie wymyślili ten struktogram, ja tylko używam to narzędzie i przekazuję wam to narzędzie, żeby było lepiej w waszym życiu i prywatnym, tak. Bo i tak ludzie, ale ja pracuję na własny rachunek. Tak, ale po pierwsze masz rodzinę, masz przyjaciół, a po drugie chcesz klientów. Ktoś myśli, że tylko w zarządzaniu, wiesz, kiedy jest duża firma. Nie, to dla małej firmy, mikrofirmy, dla dużej firmy. Każdym to narzędzie się przyda. Powiedziałeś właśnie o klientach i chciałam przejść do sprzedaży, bo popatrz, tak. Jest utarty taki stereotyp, że osobom, która, że poniekąd to jest oczywiście prawda, osoby, które są ekstrawertyczne, jest im dużo, dużo łatwiej sprzedawać. Ale jeżeli ktoś na przykład zrobi sobie taki struktogram i odkryje w sobie, że ma przewagę tego koloru niebieskiego, tak. To nagle może się u niego pojawić takie myślenie, dobra, to ja się nie nadaję do sprzedaży w takim układzie. Muszę powiedzieć, że sprzedaż ma trzy fazy. Każda sprzedaż, każda, każdej branży ma trzy etapy. Okazuje się, jak te trzy kolory. Pierwszy etap w każdej sprzedaży nazywa się small talk. To jest zielone. Więc pomimo, że jesteś bardzo niebieski, na przykład, więc nie lubisz tak bardzo ten kontakt z ludźmi, nawet dystans większy mierzymy w centymetrach na kursie, jaki dystans mają. Tak, to jest niesamowite. Fantastyczny kurs, ale mniejsze o to. Ale jesteś świadomy, że pierwsza część tego kursu, tej rozmowy handlowej, czy tej fazy jest zielona, więc musisz znaleźć jakby te elementy, żeby nawiązać kontakt i relacje. Więc będziesz pytał, ten kto pyta, prowadzi rozmowę, co się spodoba, dlaczego jest tutaj. I jeśli jesteś na przykład w biurze tego pana prezesa, z którym zaczynasz rozmawiać, to jest dużo elementów i po struktogramie my mówimy też, że rzeczy mają kolor, tak? I jeśli jesteś w gabinecie prezesa, często najważniejsza osoba, prawda, bo on i tak decyduje, on podpisuje, prezes zarządu, to skoro to jest jego gabinet, to te wszystkie zdjęcia lub nie zdjęcia, trofea lub nie trofea, medale, nie medale, to mówią o nim. I w ciągu kilka sekund możesz zrozumieć lepiej drugiej osoby. Bo pierwszy etap i tak jest small talk. Zielony etap. I jeśli spotkasz osobę czerwoną, która ma bardzo, ona będzie ci mówiła do konkretu. Do brzegu. I ty nie masz problemu z tym, on prosi. Ale gdy na przykład jest niebieski albo zielony, oni potrzebują, zwłaszcza zielony, żeby nawiązywać, bo jeśli od razu jesteś taki konkretny, to nie kupują, bo nie kupują ciebie. Więc to są takie elementy. Więc niebieski, bo wracam do twojego pytania. Po pierwsze po struktogramie, mimo że on nie jest zielony, że lepiej do ludzi, ale jest świadomy, że potem przyjdzie drugi etap, który jest bardzo niebieski. Bo wiecie, pomimo że sprzedaż jest emocjonalna, udowodniono to też naukowo w uniwersytecie, że emocje panują, nawet najbardziej racjonalna osoba i tak kupuje według swoich stereotypów, swoich jakby punktów widzenia, więc subiektywność, więc emocje. Ale mimo wszystko musi być merytoryka. I jeśli masz dużo produktów, to będziesz bardzo kompetentny. Więc są fantastyczni sprzedawcy, którzy... Dlaczego fantastyczni? Bo są bardzo kompetentni. Wiecie, spotykasz, zależy potem od branży, ludzi, którzy zadają pytanie. Jeśli jesteś tylko entuzjazm, jest tylko, o, tu fajnie, jeśli jesteś tylko fajnie i tylko entuzjazm, no to potem przyjdzie jedno pytanie, drugie pytanie, trzecie pytanie i o, bo jesteś tylko pan entuzjazm. Nie do końca. Niebieski, przygotowany. On nie idzie na wojnę, jeśli się nie przygotowuje.
Więc niebieski musi wiedzieć, że i tak drugi etap każdej sprzedaży jest mięso, merytoryka, techniczne sprawy, gdzie nie można mówić, a plus minus będzie tak. Nie ma plus minus, nie ma plus minus. Albo jest tak, bo już muszę wiedzieć. A trzeci etap, czerwony. Trzeba po prostu brać inicjatywę i zamykać, bo jeśli czekasz, że klient zamyka, no to on musi się zastanowić. Nie? Jeśli ty tak, zastanówmy się, chyba wymyślę w zastanowieniu. Czerwonemu wychodzi lepiej ten trzeci etap zamykania, bo on mówi, no to co, weźmiemy kontrakt, pani podpisuje sama, czy podpisuje sobie. I będzie ta końcówka, ten lejek, bo to każda sprzedaż potem... Tak, Andrzej Spóra zawsze mówi. Prawda? Laser. Laser. I teraz, niektórym osobom to jest automatycznie. Ale jeśli nie robisz pierwszy etap i drugi etap też dobrze, to, bo wiecie o co chodzi? Chodzi o to, że 100% nie istnieje w sprzedaży, w ekonomii, w biznesie, ale każdy przedsiębiorca, każdy podpisałby jakikolwiek czek, jeśli by wiedział, że w następnym roku, prawda, będzie miał wzrost o 30% czy 40% w sprzedaży swojej branży. Na przykład, jeśli jest na przykład taka stagnacja. I to jest właśnie na przykład takie narzędzie jak struktogram. Bo ja nie mówię, że po struktogramie będziecie 100% skuteczni. Wiesz, jeden klient, dum, jedno spotkanie, jeden klient, drugie spotkanie. Nie, ale na pewno 30-40% więcej i to jest bardzo dużo. I to jest bardzo dużo. Wyobraźcie sobie, więc wyobraźcie sobie potem skala, kiedy 100 osób przeszkoli, kiedy wysyłasz 100 osób szkolonych, świadomych, kiedy wchodzą do sklepu, już wiedzą, tam rozumieją, bo dostali klucz do poznania drugiej osoby. To jest fantastyczne. I w zarządzaniu, i w sprzedaży, i w życiu prywatnym. Naprawdę możemy... Ile? Mamy 2 dni, żeby rozmawiać na ten temat? Słuchaj, jesteśmy u ciebie, jak nas tylko będziesz gościł do jutra, to możemy zostać. Tak. Nie ma problemu. Nie, wszystko jest bardziej logiczne. Nawet w polityce. Nawet w polityce, bo widać z daleka, że ten polityk jest bardziej taki, a nie taki. Po politykach, nie? Widać bardzo. Tak, bardzo, bardzo. I na przykład im więcej niebieskiego... Nie będziemy mówić, kto ma najwięcej niebieskiego. To róbmy taki przykład. Taki przykład, ostatnie 3 papieże. Bo papież to jest osoba, która wszyscy wiedzą, znają. Tak. Możesz lubić, możesz być chrześcijanem, to nie o to chodzi, tak. Ale 3 papieże. I teraz, nasz Jan Paweł II, bardzo dynamiczny, lider, spontaniczny lider, zawsze był liderem, lubił na narty, lubił sport, kanoa, jak się mówi? Na kajaki. Kajaki, prawda? Mhm. Więc jaka dominanta? Aktywny, dynamik, czerwony. Potem przyjdzie jego zastępca, który już pracował z nim, bo Jan Paweł II był świadomy, że ktoś może robić lepiej. Ratzinger, Benedykt XVI, mhm. Jaki dominanta? Czy był sympatyczny? Nie, bo przeważnie im więcej niebieskiego, im wyglądają nawet arogancko. Ale biedny Jacek, ten nasz wspólny znajomy, prawda, to nie jest, on nie jest arogancki, on wygląda może tak, bo jest dużo niebieskiego. Wiesz o co chodzi, wiesz, dystans i tak dalej. Więc Ratzinger nie był taki popularny, ale bardzo mądry, bardzo inteligentny, bardzo racjonalny. I teraz ostatnio, Franciszek. Dominanta jaka? Zielona do ludzi, tak. Prawda, i tak jest południowy, Argentyna, więc. Czy z punktu widzenia kleru być papieżem nie jest sukces? No wielka odpowiedzialność i wielki sukces. Więcej niż papież jest tylko święty Piotr. Nie ma nic, prawda? Dobrze. W związku z tym wyobraźcie sobie, właśnie na tym przykładzie, mamy 3 papieże, które mają 3 inne dominanty. Więc możesz odnieść sukces w twojej branży niezależnie od koloru, bo nie istnieje lepszy biostruktura, gorsza biostruktura. Ale na pewno być świadomy, to jest niesamowite, bieg, niesamowity taki 5. bieg. Masz takie narzędzie w ręku, że przyda się w każdej dziedzinie. To prawda. Mhm. Jeszcze właśnie a propos zarządzania zespołem, bo to, że my poznamy siebie, od czego powinniśmy zacząć, tak jak tutaj powiedziałeś, później poznajemy drugiego człowieka, to na bazie tego dobieramy sobie ludzi do zespołu, czyli po prostu budujemy zespół. I bym chciała przejść trochę dalej, to znaczy jak teraz zarządzać zespołem, czyli też docelowo delegować zespołowi pewne działania, żeby działał dobrze, żeby ten taki tworzył, żeby tworzył taki dream team. I teraz tak. Dream team jest jedno kluczowe słowo.
zaufanie między sobą i do lidera. Ok? Więc osoba, która jest po wszystkich kursach, bo czwarty jest akurat zarządzanie przez struktogram, ale co najmniej pierwsze dwa, żeby zrozumieć, prawda, to nie wiadomo dlaczego, a wiadomo, jest po struktogramie, ludzie go lubią, dlatego że on będzie rozmawiał z Portugalczykiem po portugalsku i nie to, że ponieważ jest szefem, wymaga, że ponieważ on jest Polakiem, że wszyscy rozmawiają po polsku. Na przykład, żeby nie zawsze kolorami, taki inny przykład, nie? Zresztą jest 13 typów, jak mówiłem, no 412, ale to bez przesady. Najważniejsze opanować 13. I teraz, 13 języków. I teraz, szef jest Polakiem na przykład. Albo niech będzie, bo nie chcę to dużo, Anglikiem. O, ponieważ jest Anglikiem, to myśli, że skoro Anglik, wszyscy Anglicy, to on może rozmawiać po angielsku ze wszystkimi. Nie, jeśli chcesz mieć zaufanie od zespołu, wiesz, że do Włocha lepiej mówić po włosku. Chodzi o kolor i do struktura. Do Polaka po polsku i wtedy nie wiadomo, dlaczego ten lider, wszyscy go lubią, mają zaufanie. Bo on akceptuje różnice, toleruje różnice i rozmawia różne języki. I to jest pierwszy element, bo teraz za chwilę przyjdzie do drugiego, który ty mówiłeś, żeby dopasować, to jak to. Ale kluczowe w Dream Team jest zaufanie. Między sobą i do lidera. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jeśli ja wiem, że Jacek lubi analizować, to dam go do przygotowania, planowanie cały następny rok, planowanie kalendarz, przygotowanie eventów, prawda? A jeśli Olga lubi kontakt z ludźmi, nawet tańczyła, więc tańczyć to jest zawsze pod oko kogoś, że krytyka, nie? Że, bo kiedy tańczysz, to wszyscy patrzą na wszystko. Nie tylko co mówisz, bo nic nie mówisz, ale kim, jak mówisz poprzez twoje mowy ciała, prawda? Więc no to do ludzi, no to wiesz o co chodzi. Na scenie, bez problemów. Więc nie robisz błędu, że daje Olgę do analizowania dane, jaka frekwencja była, kto, te różne analizy, które można robić statystycznie, analizując dane różnych, które zbieramy, prawda? I w ogóle nie lubimy zbierać nawet dane, w ogóle te wszystkie formalności, broń Boże. Adam wie, że ja nie za bardzo do tego. Na przykład, wiesz o co chodzi, i więc nie popełnisz błąd i nie masz ludzi, nie, wiesz, może być tak, że pokład jest tak zakochany w idei, które my idziemy realizować, że nie będzie marudził. Nie? Każdy na pokład lubi kierunek, w który jedziemy. Nie? Statek, kierunek, lubimy. Idea, wierzymy w to. Więc nawet jeśli szef pomylił moją rolę, ale ja tak lubię wszystkich i kierunek, wizję, tą samą, że nie będę marudził. Ale to nie oznacza, że ty dasz wszystko to, co możesz dać. Wręcz tam się troszkę marnujesz, bo ty masz inny potencjał. Chodzi o to, że każdy z nas ma potencjał. I lepiej, bo wtedy nie patrzymy na zegarek, wtedy jesteśmy jakby zgodnie z własną naturą i dajemy z siebie wszystko i najlepiej. I taki szef, który jest po struktogramie, rozumie, co ma robić, z kim, jak rozmawiać. I na przykład nawet przez rozmowę telefoniczną, nawet rozmowa telefoniczna, im więcej niebieskiego, im mniej się rozmawia. Tak, i więc to nie to, że jest smutny, co mu się stało i tu zaczyna się zastanowić 2 godziny, co mu się stało, tak krótko rozmawia, bo ja na przykład jestem zielony i mogę godzinami rozmawiać przez telefon. Wiesz o co chodzi? Ja wiem, z kim rozmawiam, z kim mam do czynienia, bo pomimo, że jestem po różnych szkoleń behawioralnych, które mnie nauczyli, jak się zachowuje, na przykład wojsko. Kto jest 10 lat w wojsku, wychodzi, że jest inna osoba, prawda? Bo 10 lat w wojsku, to nie da się nie... Ale natura i tak na samym końcu i tak wychodzi. Bo biostruktura zostaje ta sama. Twoje oczy, kolor twoich oczu zostaje zawsze ten sam. Oprócz soczewki albo coś tam. Ale to jest maska już. Soczewkę to maska, prawda? Więc ta natura i tak wychodzi. Więc pracujmy świadomi,
jaką my mamy naturę, co nam przeszkadza, bo też jest bardzo ważne, i co inni mają, żeby robić ten Dream Team. Bo nie jest tylko zaufanie, ale też nie mylić role, które, prawda, są w różnych kierunkach, bo pewne dominanty mają pewne zawody. Pewne dominanty. Wiemy, że to nie jest tylko jedna dominanta, nie może być, mamy wszystkie trzy kolory, to pamiętajmy o tym, a wiem, że to zrozumiała, że nie mamy tylko te, to właśnie mi podobało się, że tak mówiłaś, bo jesteś świadomy, bo wiele osób po kursie mówi, o, ten jest zielony, ten jest czerwony, nie istnieje coś takiego, to jest tylko trzy z tych 13, nie? Fantastyczne. No, ile możemy rozmawiać? Bardzo, bardzo, i to robię też w języku angielskim i w języku włoskim. No włoskim, tak, no to tak, tak by było dziwnie, gdyby tak, się tak, prowadził, wiesz, propos, w języku. Nie, bo tak mi się wydarzyło, że ponieważ firma jest międzynarodowa, a klub przedsiębiorczości jest międzynarodowy, dlatego nieprzypadkowo mówiłem, że mamy też możliwość prowadzenia i po angielsku, i po włosku, skoro i tak tam się urodziłem i rozmawiam po włosku i po polsku, tak jak ostatnio. Super. Wito, tak z innej beczki, zadam Ci takie pytanie, które wszystkim zadaję. Mhm. Jak zaprogramować się na bogactwo i czym to bogactwo według Ciebie jest? Więc tak, bogactwo finansowe, musisz zadawać pytanie. Mówisz o bogactwo finansowe? No właśnie, specjalnie tak zadaję pytanie, żeby każdy, wiesz, według swojej biostruktury odpowiedział. Słuchaj, jeśli bogactwo jest finansowe, jak się programować na bogactwo, bywać w środowisku ludzi bogatych, jak najbardziej się da, bo wtedy nasz mózg imituje, tak jak małpy, nie? Jak się je nauczyłem po polsku ja? Jak małpa. Nie dlatego, że byłem w szkołach i tam uczyłem się, prawda, w szkole, nigdy, ale słyszałem, patrzyłem i powtarzałem, nie? I powtarzałem. Tak samo trzeba bywać z bogatymi, bo wtedy zobaczysz, co oni robią, jak oni myślą, co teraz jest dla nich lepiej, bo co się inwestowało w 10 lat temu, to już nie jest aktualne, co się inwestuje dzisiaj. Prawda? Prawda. Więc bogactwo finansowe, bywać jak najbardziej z bogatymi ludźmi, wiedząc też, że bogactwo to możliwość niepracowania, pracuje się, bo się chce, a nie dlatego. Zauważ, Olga, że bogata osoba ma dużo wolnego czasu, bo ma dużo dochodu pasywnego. Często wiele przedsiębiorców pracuje i ma dużo pieniędzy, ale to nie znaczy, że jest bogaty. Dlatego, bo jeśli na przykład pozwolisz sobie nie być w firmie więcej niż miesiąc, to wszystko się rozwali, już nie istnieje firma. To jest ważne, tam jest słynne pytanie, czy ja jestem właścicielem firmy, czy firma jest właścicielem mojego czasu, nie? Więc bogaty to nie znaczy ten, który dużo zarabia, ale ten, który ma dużo dochodu pasywnego. Więc trzeba się nauczyć tego dochodu pasywnego. Kiyosaki, bogaty ojciec, biedny ojciec, T. Harv Eker i cała edukacja finansowa, jeśli chodzi o bogactwo finansowe. I bywać, oczywiście, nie? Bo wiemy, że mamy wpływ, nawet nieświadomie. Na przykład, jeśli chcesz się nauczyć dobrze tenisa, to nie graj zawsze z tymi ludźmi, którzy wiesz, że wygrasz. Nie, o, wygram, od wielu lat gramy, spotkamy się, bo prawdopodobnie twój poziom nie jest absolutny. Graj z lepszymi i na początek będziesz przegrał, że troszkę smutny, bo 6-0, 6-0, 6-0, ale tam się nauczysz. Więc dopóki bogaci będą chcieli... Dlatego KP jest fantastyczny, bo spotykasz też bardzo ludzi sukcesu, którzy to bogactwo osiągali. A jeśli chodzi o bogactwo życiowe, no to tu wchodzą w grę wartości. Jeśli ktoś na przykład, jak ja, chce pomóc ludziom, prawda, bo lubi ludzie i też jako wartość myślę, że i tak nasze życie, nawet jeśli będziemy żyć 120, 150 lat, bo tak może się udać w medycynie, że będziemy żyć, i tak jest to krótki okres. To znaczy, więc w tym krótkim okresie nie bądźmy egoistami, ale bądźmy altruistami, bo i tak jest wiadomo, że trumna nie ma kieszeń. Prawda? Tam, więc nie ma co materialne rzeczy. Jeśli masz więcej niż ci się potrzeba, to daj innym. To jest moje bogactwo, jeśli chodzi, bo tak jest. Życie jest za krótkie, żeby potem, nie wiem, mieć jeden zamek, drugi zamek, trzeci zamek, a potem grasz w chowanego z dziećmi, co, albo z żoną,
Halo, jeden pokój. Rozumiesz, o co chodzi. W związku z tym jest ten duchowy, bo bardziej, żeby pomagać innym, prawda, i ten potem też praktyczny, o edukację finansową, bo oczywiście jest tak, że wolę pomagać ludziom, bo mam możliwość materialną, niż być pomaganym, bo jestem niezdolny do pewnych rzeczy, prawda. Tak. Dziękuję Ci bardzo. Proszę bardzo. Dziękuję Ci za odpowiedź, dziękuję Ci tutaj za wywiad. Dziękuję ślicznie. Grazie, dziękuję za możliwość. I pamiętajcie, że razem jesteśmy nie do pokonania. Dokładnie tak. To jest hasło, które wymyślił Vito, które nam towarzyszy na co dzień. A ja Wam też życzę, żebyście odnaleźli własne ja. Także do zobaczenia. Dzięki. Cześć.